Witam, dzisiaj spróbujemy naprawić od naszego Mercedesa. O, takiego fajnego. Tutaj nam to wypada, nie wiem, tutaj poprzedni właściciel coś tutaj trochę robił. O, nie wiem co on tutaj robił, ale nie bardzo mu to się udało. A my spróbujemy teraz o tym Dr. Botem, który sprzedajemy do naprawy pontonów i różnych rzeczy z PCV, z plastiku. Spróbujemy tutaj nakleić wszystko. O, i żeby to się trzymało. O, jest taki Dr. Bot, nie wiem czy potrzeba, chyba tutaj nie potrzeba wymieszać, bo to jest hermetyk. O, tak ot. Robimy dziurę i smarujemy. Jest tutaj 40 gramów. Można tak powiedzieć, że dość sporo tego. O. Nakładamy. Tutaj. Poprzednio lepiej to wszystko odtłuścić. Benzyną, acetoną. Benzyną, ekstrakcyjną, tak, no i tutaj nas dostępu chyba takiego nie ma, ale można tutaj coś posmarować, nam nie bardzo szkoda. O tak. Tak. Tutaj jest. I możemy tutaj dodać troszkę w tych miejscach, gdzie może być. O. Tak, to jest taki klej hermetyk, dwa w jednym. Można naprawić baseny, plastiki różne, uchwyty można kleić na pontony, tam nie wiem, no wszystko co jest z plastiku PCV. Dobra, myślę, że już starczy. I teraz prosto to przykładamy. O, trzeba przycisnąć na jakiś tam okres. No to szybko tak nie łapie, jak tam kropelka czy coś takiego, bo to inna formuła w ogóle. A tutaj musimy to zostawić tak teraz na parę godzin i później to zobaczymy, jak to działa. Zobacz tylko, żeby tu idzie. Benzynka. Podpalić. Ale to następny raz. Ale fajnie samochód. Jak pod filmikiem będzie 100 łapek w górę, to podpalimy następny nie, raz. Nie, 100 łapek nie. 100 łapek to 100 tysięcy. Nie do. Może być mniej trochę tam. Z 5 tysięcy. A czy można podpalić? Chyba nie można, bo to BMW ten. Czemu? Nie, niezakonna utylizacja. Jak to niepoprawna utylizacja? Ale to będzie samo za to. Tak? No. Ty, patrz o tu. Co? Niżej. A to tak, wiem. Cała podłoga. No to ja to nie przykleję, to potrzeba. To już pokrętę. Doktor Bot szybko wiąże? No, nie. Szybko. Dawaj je tutaj. Ten. Oto pusta. Gdzie klucz? Wyjmy.
doktor samochód. Śmierć. Albo odłamać to w ogóle. I ten. Można im na gorąco kleić. Pytałem o tego producenta, to nie. Leje się na gorąco. O, co? Co to było? Baba jechała, sprzęgła nie wcisnęła, bieg wrzuciła. No to co? Może to skrzynia biega na pół automatyczna. Coś tutaj bez sensu. Teraz jak się pojedziesz na tego posta, to wyschnie przez drogę. No, nie, bo mówiłeś, że siła docisku się liczy, a nie czas. No ale tu już skleiło. O dwóch takich, co kleili samochód. U mnie trzyma już. Trzyma? To zostawimy do historii. O. Dla potomnych. Tak, po trochę. Coś on tutaj się bierze trochę. No i zostawić to. Żeby nie pracował tylko. Tak został, bo... Witam ponownie. Już minęło kilka godzin po naszemu klejeniu tego plastiku w samochodzie. I teraz sprawdzimy, czy to działa i czy to się trzyma. O tak. Spróbujmy to oderwać. Faktycznie nie można. Nie wiem, to że tylko coś... używać jakieś dodatkowe urządzenia, to no wtedy coś można. Na razie to tutaj po prostu skrzypie i nic nie odpada. Bardzo dobrze się trzyma. O, poszło nam na to wszystko może z 20% tej tuby. Tutaj zostało jeszcze bardzo sporo, pojemność 40 ml. Ale na takie drobne naprawy tego starczy. Klej ten się nazywa Dr. Bot. Jak już mówiłem, link jest w opisie, gdzie to można kupić. Ot, można już mówić, że to jest również i Dr. Cars. On pasuje do pontonów, do plastiku, no i do innych różnych rzeczy z PCV. A może jakieś tam
ущільнення, приводи і так далі. Запрошуємо до колійних відтінків. Субскрибуйте канал. Як відео було помічно, то прошу заставити ктюка в гуре. І до відзення.